Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o komiksie pod tytułem 5000 km na sekundę. Tak prezentuje się grzbiet tego komiksu. A tak tył. Cena okładkowa to 49,90. Komiks został wydany w Polsce przez wydawnictwo Kultura Gniewu w miękkiej oprawie ze skrzydełkami z lakierowaną okładką. Wewnątrz znajduje się przybliżenie fabuły. Komiks został wydany na papierze offsetowym, a tutaj też kilka dodatkowych informacji, takich jak tłumaczenie, korekta. Jest to komiks jeden ze starszych, ponieważ został on wydany w 2012 roku, ale na pewno warto sięgnąć po takie starsze tytuły, bo dla mnie jest to swego rodzaju odkrycie i tak jak się za chwilę przekonacie, będę Wam bardzo polecał ten tytuł. 5000 km na sekundę to historia rozpoczynająca się we włoskim miasteczku. Młoda, około 20-letnia dziewczyna przeprowadza się wraz ze swoją matką do nowego miejsca. Podczas gdy firma przeprowadzkowa znosi do ich nowego mieszkania kolejne graty, dwaj młodzi chłopcy podglądają je z przeciwległego mieszkania, wewnętrznego dziedzińca kamienicy. Dwaj przyjaciele kończą właśnie ostatnie egzaminy i niebawem staną przed podjęciem decyzji o swoim dalszym życiu. Pierro planuje kontynuować naukę na studiach i zostać w przyszłości archeologiem. Natomiast Nicola ma raczej smutną perspektywę pracy w rodzinnym sklepie. Obaj jednak poza planowaniem przyszłości są zainteresowani nowo poznaną dziewczyną z sąsiedztwa. Historia opowiedziana jest dość enigmatycznie i wydarzenia, które jeszcze przed chwilą śledziliśmy, nagle się urywają, a czytelnik zostaje przeniesiony do mroźnej Norwegii, gdzie jak się okazuje, przeprowadziła się bohaterka z początku książki. Od pierwszego rozdziału upłynęło trochę czasu, po tym jak Lucja i Pierro spotkali się pierwszy raz, ich drogi musiały się rozejść. Dziewczyna w ramach wymiany studenckiej wyjechała na 3 miesiące do Norwegii, gdzie mieszkała w wynajętym od lokalnej rodziny pokoju. Na miejscu poznaje właścicielkę domu oraz jej syna Svena. Lucja najwyraźniej nie dogadywała się z Pierro i zrywa z nim w wysłanym do niego liście. W trzecim akcie tego komiksu obserwujemy Pierro, który realizując swoje plany zostania archeologiem, wyjeżdża do Kairu, a stamtąd pociągiem dalej do Asuan. Prawdopodobnie w związku ze zmianą klimatu młody mężczyzna nie czuje się najlepiej. Doskwiera mu gorączka, sytuacji nie poprawia fakt, że jego podróż ma potrwać od 15 do 20 godzin. Zaczyna mieć omamy, czy też jakiegoś rodzaju sny na jawie, w których widzi Lucję, która najwyraźniej pozostaje bliska jego sercu i o której nie potrafi zapomnieć. Jak się okazuje z dalszej części tej historii, od chwili kiedy Lucja i Pierro pierwszy raz się spotkali, mija 10 lat. Ona dalej pozostaje w Norwegii, związała się ze Svenem, mieszkają razem i spodziewają się dziecka. Będąc w ciąży, przeżywa oznaki kryzysu w swoim związku. Partner jej nie zauważa, nie rozmawia z nią, a ona czuje się osamotniona i ma zamiar wrócić do swoich rodzinnych Włoch. Znowu obserwujemy Pierro, który jest ciągle bombardowany telefonami od Synti, prawdopodobnie swojej żony, która w pewnym momencie oświadcza mu, że jest w ciąży. Ta wiadomość trochę nim wstrząsnęła. Praca jest dla niego bardzo ważna i trudno mu się oswoić z myślą, że będzie musiał oddać swoje obowiązki i zostanie odsunięty od kolejnych wykopalisk. W całej tej historii trzeba czytać jakby pomiędzy wierszami. Przy pierwszej lekturze opowieść może się wydawać lekko zagmatwana.
przez to przeskakiwanie pomiędzy bohaterami i czasem, gdy dzieją się poszczególne wydarzenia. Zwieńczenie tej historii jest dość zaskakujące i bardzo satysfakcjonujące. To opowieść o niespełnionej miłości, zazdrości, o braku poznania samego siebie, zrozumienia swoich własnych oczekiwań i pragnień. Kreska jest dość oszczędna, pozostawia pewną dozę zagadkowości, a jednocześnie świetnie odpowiada klimatem scenariuszowi tego komiksu. Powiedziałbym, że odnalazłem w tym komiksie kawałek siebie. Niczym w lustrzanym odbiciu można tutaj zobaczyć fragment swoich młodzieńczych doświadczeń, etapu, kiedy błądzimy w poszukiwaniu własnej tożsamości. To tyle ode mnie. Bardzo gorąco polecam wam ten tytuł. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.